Wow. No, bardzo fajne miejsce. Tylko obok droga i samochody jeżdżą. Ale takie właśnie dzikie, takie jak lubię. Przychodzi taki czas, gdy się nie chce gadać. Bo każde słowo jest po prostu tak bardzo niewymowne w tym, co się chce powiedzieć. Stąd tyle książek. Stąd te wszystkie wiersze. Bo kiedy się zobaczy to coś, czego się szuka, zobaczy, to znaczy przeżyje, doświadczy, to słowa tego nie opowiedzą. Któż jest w stanie powiedzieć mi, opisać w słowach, jak smakuje cytryna? W kieszeni mi się znalazło. A któż jest w stanie opisać to, co się widzi, dostrzega wokół siebie? Każdy z nas indywidualnie, niepowtarzalnie odbiera ten świat. Każdy ten świat odbiera przez swoje filtry, nadając im znaczenie, nadając tym wydarzeniom, tym sytuacjom, tym ludziom, tym relacjom, tym wyzwaniom znaczenie. Jedni nazywają to tak, drudzy tak, i słów jest dużo do opisania tego całego przedstawienia, w którym występujemy. I przychodzi taki moment ciszy. Ciszy, która jest niezależna od czegokolwiek na zewnątrz. Żaden dźwięk nie jest w stanie jej poruszyć, zamącić, zburzyć. Ta cisza jest po prostu wiecznym oddechem Boga w nas. I co wtedy się dzieje w tej ciszy? Przyglądamy się, patrzymy, widzimy, czujemy, jesteśmy świadomi. I jak zechcemy w tym błogim stanie zanurzyć się w którąś z ról, zanurzamy się. Już nie ma programu ani emocji idącej za tym programem, które by nas przywiązywały. I to jest chyba, nie chyba, na pewno cel naszej podróży. Jeden z celów. Kiedy jesteśmy w ubraniu ciała fizycznego, mamy to ciało emocjonalne, ciało mentalne i żadne z tych ciał nie przywiązuje nas do tego świata fizycznego. Jesteśmy odwiązani, wolni. Nie ma schematu zachowań, nie ma programu myślenia, jakiejś zbiorowej świadomości, która by nas naciskała do tego, że mamy tak, a nie inaczej żyć. Uwalniamy się właśnie od tych wszystkich przywiązań. I co dalej? Jest ten stan ciszy, stan błogości. Wtedy pojawia się wiatr. Wiatr ekscytacji. Wiatr, który tańczy. Wiatr, który sprawia, że czynimy coś i nie wiemy dlaczego. Ale to coś wypełnia nas takim strumieniem wody życia. To coś sprawia, że wewnątrz, głęboko w sobie, nie tak powierzchownie, żyjemy, oddychamy pełnią, jesteśmy.
i przejawiamy to nasze pobywanie na ziemi, to nasze jestem, w różnych formach, ale już bez przywiązań, bez tych całych dziwnych zachowań, które są formami kolorów, kształtów, dźwięków, a które są tak skonstruowane, żeby nas podłączyć do czegoś, żebyśmy się nie mogli od tego odsunąć w każdym momencie. Jakby cały ten świat w ogóle jest taką wielką, wiele w tym świecie, o, tak bym powiedział, wiele w tym świecie jest takich macek, które nas chcą przywiązać, uzależnić. Ja nie mówię, że to jest coś złego czy dobrego, po prostu to jest. I z takich już głębokich uzależnień jest uzależnienie od jedzenia. Jeszcze głębszych uzależnień jest uzależnienie od oddychania. Gdzie to wszystko prowadzi? Co przez to odkrywamy? Odkrywamy coś, co jest poza słowami. I możemy sobie teraz gdybologię, filozofię uprawiać, ale co nam to da? Bo cokolwiek powiem, to i tak zostanie to odebrane na swój własny sposób. Według tego snu, który każdy z nas ma. I to, co jedynie wiem i doświadczam, to to, że wzajemnie wymieniamy się energią. To, jak każdy z nas wibruje, to, jak każdy z nas ten swój własny wewnętrzny ogród hoduje, dba o niego, to spotkania powodują to, że my się wymieniamy, uzupełniamy się, wspieramy się, inspirujemy się przez samo pobywanie obok siebie. I to jest cud, cud spotkań, cud tego, że przypadkowo się spotykają osoby. I do tego jest potrzebna jedna rzecz, o której wspominałem ostatnio w innym filmiku. Otwartość. Otwartość na drugą osobę. Otwartość na doświadczenie każdego dnia. Na zdarzenia. To wyjście z tej takiej zaściankowej foremki, która określa nam, jak to ma wyglądać wszystko. Ale otworzenie się na to, że świat może przynieść niesamowite niespodzianki. Zaskoczyć nas z dnia na dzień. Jeżeli choć troszeczkę otworzymy się i damy ten pierwszy krok przez to, to tak o wszystkim, o niczym, z cudownego lasu, przy drodze z samochodami, w ciszy. Jesteśmy. Dziękuję. I jak widzicie, sobie teraz nagrywam te różne filmiki, każdy z nas jest, różne inne filmiki, różne jakieś teksty są w internecie, na Facebooku. I każdy ma swoją prezentację. Każdy używa tego umysłu, tego zaprezentowania się i objawienia siebie, kim jest. W tych narzędziach umysłu, narzędziach tego matriksu, czy w narzędziach tych aspektów. Te aspekty, objawiamy te aspekty, wybieramy siebie w takiej kształcie, formie, kolorze, dźwięku, by po prostu przedstawić tą najbliższą swojemu sercu. Najbliższą, najpiękniejszą, tą wspaniałą, tą głęboką w nas istotę, która jest i która w swojej naturze jest wolna. Pragnie objawiać się i cieszyć się tym wszystkim, co jest. I kreować. I że
tyle rzeczy jest do poznania. Ojej. Do ogarnięcia, do uświadomienia, do przeżywania.